Witam w kolejnym dniu. Trzeba delikatny porządek na fajran zrobić. Dobre jest. Jak widzicie, pierwszy rządek, który już był, wysechł. Drugi dzisiaj ułożyłem. Trzeci jest już ułożony na sucho, tak żeby to znowu się mi nie pozamykało, żeby to wszystko kontrolować na bieżąco. Co tu jest ciekawego? Nic złego mi się z tym nie porobiło, jeżeli o to chodzi. W sumie ja tu mam jeszcze jedną płyteczkę, chyba nawet nie całą do przyklejenia, ale nie mam tu już metra. No ale chyba tu jest jedna. Więc tak jak mówiłem, plan jest trzymany, że jeden raja jest robiona na jeden dzień. Okazało się, że te płytki nie są jakoś super fantastycznie równe. No się w sumie są, nie można powiedzieć, bo to jest wyjątek, co mi się tutaj dzisiaj przytrafiło. A mianowicie tutaj miałem jedną... No czekajcie, żeby tu nie było żadnego jakiegoś takiego wielkiego pyłu. Wszystko mi pasowało, oprócz jednego roga, który ewidentnie leciał do środka. Nie naciągnąłem go na tym, jak to się nazywa, na systemie. Próbowałem, ale się nie dało. Więc finalnie wymieniałem płytkę. Więc no, też trzeba wziąć poprawkę na to, że czasami rożek delikatnie ucieka do środka, ale nie ma tragedii. W sumie są bardzo fajne płytki. O, jeszcze troszkę kleju gdzieś przyschło. Jutro to będzie trzeba wszystko ściągnąć, wymyć i tyle. To co to tutaj są za mazy? Dobra, jakiś maz po prostu, dobra. To będzie trzeba sobie wziąć, wymyć, zabezpieczyć i tyle, jeżeli chodzi o tą część. A spójrzcie, co tutaj się stało. Taka leciutka mała zmiana, bo przez weekend tutaj było szefostwo i byli też chłopki od drzwi i się okazało, że oczywiście, żeby nie było, zgodnie z ustaleniami ja miałem jechać do dylatacji. Dylatacja była tu, tak jak do dylatacji, tak zrobiłem i nie było z tym najmniejszego problemu. Ale okazało się, że no, inwestorzy chcą w ten sposób, bo większość drzwi, a w sumie wszystkie drzwi mają się jakby być wewnątrz, czyli z tej strony. Więc no tutaj z racji tego, że żeby nie wychodziła płytka łazienkowa na korytarz, no to niestety trzeba było tak zrobić. W ogóle nie widziałem jeszcze takich drzwi, o czym inwestorzy mi tutaj gadali, że są drzwi, które będą tak jakby z tej strony, tu będzie skrzydło, ale ono będzie otwierane na zewnątrz. Nie wiem, nie widziałem jeszcze takich drzwi. Zawsze było tak, że skrzydło mieliście tu, otwierało się i było. A tutaj tak jakby skrzydło będzie we wnęce i będzie się to w tą stronę otwierało. No bo oczywiście w tą stronę się to nie da, bo tu będzie ubywalka i w ogóle jakby to wyglądało. Nie wiem, nie spotkałem się z takimi drzwiami, no ale tak wyszło jak wyszło. No i teraz ja wam pewnie to w przebitce rzucę, jak to sobie wyciąłem. No bo no zdarza się zmiana planów i tyle. Ale jak się na przykład za to zabrać, jeżeli wiecie, że tutaj są już płyteczki przyklejone. Wziąłem sobie oczywiście linię stąd, kreskę i tyle. To przecięcie to nie jest banał, to jest banał powiedzmy, nie? No ale zawsze wam tutaj zostają końcóweczki. No i co z tym teraz zrobić? Otwornica raz, otwornica dwa, bo przeważnie takie 1,5 cm jest niedojechane, więc otwornicą to sobie nawiercam. Tutaj oczywiście jeszcze przyjdą przykładowo tak drzwi, o ile nawet nie więcej, więc wszystkie takie niuansiki, niedoróbki takie typowo przy krawędziach będą zakryte. To samo jest tam, z tym nie ma najmniejszego problemu. I teraz tak, oczywiście, bo pojawi się pewnie 3 500 000 komentarzy, ale ty nie masz 100% podpartej płytki i tak dalej. Nie, takie mam wypełnienie, takie wyszło. Robiłem to na półokrągłym grzebieniu, smarowałem płytkę na ostro. I tak, no takie wyszło.
Niech pierwszy rzuci kamień, który robi wszędzie na 100%. Inaczej, ja robię tak, żeby było jak najlepiej według mnie. Nie zawsze da się zrobić 100%, nie zawsze wyjdzie 100%. Ja wiem, że na filmikach wszyscy pokazują szklane te, jak to się nazywa, no szklane płytki i wibratorami jeżdżą pół godziny po jednej płytce, a trzy filmiki, i oczywiście wtedy mówię, że tak to ma wyglądać, a trzy filmiki wcześniej, trzy filmiki dalej, sru płytka, ledwo dobita i jest dobrze. Już nikt o wibratorach nawet nie wspomina, że trzeba tam coś dowibrować, 100% wypełnienia i tak dalej, i tak dalej. Tak mi wyszło, tak pokazuję. Jakbym nie chciał, nie pokazałbym, ale to jest najmniejszy problem, bo jak wykuwałem te płytki, one super fajnie trzymią. Nie powiem, tam się musiałem naprawdę trochę tak przyłożyć, żeby to wyrwać, no ale oczywiście się da wyrwać. Żeby nie było, klej, to było klejone spokojnie, inaczej, ten klej miał spokojnie 2 tygodnie na związanie. I teraz patrzcie, ja pokazuję wam wszystko tak, jak ja robię i popatrzcie się. Na wszystkich filmikach, jakie praktycznie u mnie są na kanale, pokazuję i gadam, że smaruję płytka, ten, podłoga grzebieniem, płytkę jadę na ostro. To teraz do jasnej anielci, powiedzcie mi, dlaczego odkuwając tak płytkę, ona jest tutaj czysta. Znaczy ona jest cała szorstka z kleju, żeby nie było, ale ona jest czysta. Jakim to cudem, milcząc te, takich paseczków. Ta płytka się trzyma i to się fajnie trzyma. Tu nie chodzi o to, tylko dlaczego tak to, a nie inaczej wygląda. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy nie wiem, o co chodzi. No pewnie jest jakieś banalne rozwiązanie i tak dalej. Aczkolwiek, jeżeli wiecie i odkuwaliście swoje płytki, swoje no odkrywki, błędy i tak dalej, i mieliście, nie wiem, taką płytkę brudną. Znaczy brudną. No widać było, że to jest kontaktem zrobione, czy jak to tam nazwiecie, czy zaciągnięte na ostro, czy ona dalej była brudna, czy tak jak teraz, czy to tak ma wyglądać, bo szczerze powiem, ja jeszcze swoich płytek chyba nie kułem. No nie, jeszcze mi się nie zdarzyło swoich płytek kuć i sam jestem ciekawy. Tak jak mówię, ta płytka się super trzymała, bo to trzeba było podważać, ale no wyszło jak wyszło. Chciałbym wiedzieć i na przyszłość zrobić tak, żeby było jeszcze lepiej. Więc no niestety, no tak się zdarza. Ja teraz muszę to sprzątać, bo za chwilę po dziecko trzeba jechać. Tutaj, żeby nie było też, na czarnym to będzie lepiej widać. Ja to wszystko muszę potem poczyścić, bo już chłopaki mają malowane? Chyba nie pomalowane. Na pewno to jest zagruntowane. Więc temu tu jest tak brudno. No ale wracając do tematu płytki i powiedzmy cięcia. Widzicie, myślę, że to widać. Nie ma żadnego uszczerbienia. Wszystko ładnie wyszło. Jutro oczywiście muszę zeszlifować ten klej. I to jakby ta płytka będzie wchodziła tutaj we wnękę. Identycznie będzie zrobione tam. No niestety przeróbki się zdarzają. Lepiej na tym etapie, gdzie ja sobie kleję tamto i dopiero będę robił korytarz. Gorzej jakby było tutaj powklejane i dopiero by trzeba było wszystko wycinać, więc na tyle przytomnie się to ogarnęło zawczasu, że nie ma, powiedzmy, jakichś wielkich strat. No się w sumie strat nie ma żadnych, bo i tak tu muszę to wykleić, i tak to muszę wykleić, więc nie ma tak źle. Nie ma tak źle. Dolina Muminków się już też płytkuje. W ogóle muszę kiedyś zrobić wam obchód tutaj po robocie, bo no jest szansa, że chłopaki od Gładzi zrobią w tym tygodniu swoją robotę. To jest też za dużo powiedziane, bo no Gładzie jako tako zrobią,
No ale potem jeszcze trzeba obrobić przy cokolikach i tak dalej, chyba na tydzień się wezmą tutaj z roboty, pojadą gdzie indziej, więc nie będzie, powiedzmy, przeszkód, żeby pochodzić po robocie na spokojnie, bo na razie to choćbym chciał coś takiego sensowniejszego ponagrywać, to jest ciężko, bo oni non stop chodzą i szlifują i no ciężko to wszystko zgrać, a oczywiście nie będę swoim nagrywaniem chłopaków gonił, więc jak pójdą, to wam pokażę, bo naprawdę fajnie to wygląda. W ogóle na dole dzisiaj przyjechała osobna ekipa do montażu dolnego kominka, więc tam też się dzieje, tam też się troszkę pozmieniało. No i ogólnie wszystko leci do przodu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o mnie i na przykład o płytkowanie tutaj, no to jak dzisiaj się chyciłem od, no powiedzmy od pół do ósmej, to w okolicy pierwszej miałem już to wyklejone. Wyklejone, naniesione płytki, bo tutaj jest dwie czy trzy, chyba dwie są takie uszczerbione. No i ta jedna nieszczęsna z tym zapadniętym rogiem. Więc mniej więcej mi schodzi, no głupio znowu powiedzieć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z ośmioma płytkami schodzi mi do pierwszej. I zrobię to raczej w ten sposób, że Boże, jak się to nazywa, pokończę sobie wszystkie brakujące rzeczy, czyli na przykład tak jak jest tutaj, muszę popatrzeć na zdjęcie, wyciąć otwory. W sumie tutaj będzie to można domyć, no niby tak, można to wszystko już podomywać i przygotować podfugowanie. Na dole jest wanna do zabudowy i co najlepsze, ta wanna do zabudowy będzie metalowa. Rzadko kiedy teraz ludzie chcą metalowe wanny, ale będzie metalowa i będzie z podcięciem, nie będzie LEDów i obuduję to na 99,9% płytą budowlaną. Wiem, że na kanale jest też o tym film i jest taka, no nie powiem, że burza, ale powiedzmy, są też komentarze, że płyta budowlana jest słaba, bezsensowna, za drogie i tak dalej. Ja jestem przeciwnego zdania. Szybko, łatwo i przyjemnie, więc coś się tu będzie robiło, coś się tam będzie robiło i ogólnie będzie się tak robiło, żeby kasa była. Kleju trzeba dokupić, no. Leżaczek Sopro już czeka. Dostałem je jeszcze w lecie. Kurde, już komary są. No niestety, no. Coś się dzieje. Nie ma najgorzej. Na filmiku pewnie, bo wśród tego mojego pitolenia pewnie wam pokażę jakieś przebitki. Jak ja to układam samemu. Nie ukrywam, to nie jest łatwe, ale da się to zrobić samemu. Tak, żeby to nie miało jakichś tam większych problemów, perturbacji. Najgorzej zawsze było wymyślić pierwszą, jak zacząć. Potem to już nie ma tak źle. Dobra, ja dopijam wodę, ubieram się i jadę do domu. Do następnego.